Witam Państwa. Właśnie trwa piknik prawicowy 2015. Mamy dzisiaj przyjemność gościć Państwa Wielomskich i tutaj pozwoliliśmy sobie udzielić krótkiego wywiadu z Panem Profesorem Adamem Wielomskim. Panie Profesorze, proszę powiedzieć, gdzie Pan umieszcza na mapie ideologii politycznych ideologię Kongresu Nowej Prawicy? No i czym jest dla Pana ideologia Kongresu Nowej Prawicy? Dziękuję serdecznie za zaproszenie, właściwie dziękujemy razem, tak? Ja bym powiedział tak, przede wszystkim nie zgodzę się z tym, że Kongres Nowej Prawicy ma ideologię. Ideologia jest pewnym całościowym poglądem na świat i są to wszystko poglądy rewolucyjno-lewackie, głoszące nową wizję gospodarki, polityki, ustroju, religii, obyczajowości itd. Kongres Nowej Prawicy nie głosi żadnej nowej wizji religii, obyczajowości, dobra i zła, w związku z czym najwyżej może mieć doktrynę. To przepraszam, takie małe zboczenie politologa z wykształcenia, tak. A jeżeli chodzi oczywiście o umieszczenie doktryny Kongresu Nowej Prawicy, to myślę, że no, jak sama nazwa mówi, na prawicy, tylko oczywiście pytanie gdzie? Na pewno nie jest to odłam prawicy narodowej czy nacjonalistycznej. Myślę, że jest to nowoczesna prawica konserwatywna. Nowoczesna, to może takie tak sprzeczność wewnętrzną, jak konserwatyzm nowoczesny. Rozumiem to przez połączenie konserwatywnych postulatów politycznych, ustrojowych, moralnych i etycznych z nowoczesnością rozumianą jako zgodę na modernizację typu ekonomicznego czy społecznego, bo na pewno nie jest to ugrupowanie polityczne, które nie chciałoby przywrócić mężczyznę chłopów czy zagonić kobiety, prawda, do garnków. Jest to z pewnością partia, która o tego typu sprawach myśli nowocześnie, partia XXI wieku, a równocześnie taka bym powiedział dosyć tradycyjna, jeśli chodzi właśnie o te kwestie obyczajowe czy polityczne. Około pół roku temu z Partii Kongresu Nowej Prawicy odszedł Janusz Korwin-Mikke, który był, no nie oszukujmy się, przez praktycznie od początku istnienia tej partii wizytówką tejże partii. Proszę powiedzieć, co pan myśli o tym rozłamie i jaka jest pana opinia na temat, no, na temat tego rozłamu i samego postępowania pana Janusza? Osobiście oceniam to postępowanie jako bardzo dziwne. Nieco nieodpowiedzialne. Ja bym powiedział w ten sposób. Osoby, które zostały w Kongresie Nowej Prawicy, są to osoby, które z nim współpracowały przez wiele lat, żeby nie powiedzieć dziesięcioleci, przez ćwierć wieku często. Bardzo mu oddane, lojalne również osobiście i które, można powiedzieć, politycznie i finansowo wygłodzone przez ćwierć wieku, zanim wiernie szły i zawsze mógł na nie liczyć. W związku z czym tego typu opuszczenie takiego środowiska kilkusetosobowego uważam za poważny błąd, szczególnie, że jak patrzę jakby na teraz na jego nowe otoczenie, to myślę, że to otoczenie nie będzie przy nim trwało 25 lat i nawet w tym otoczeniu raczej nie ma takich, którzy myślą o 25 latach trwania. Moim zdaniem jest to raczej osoby, które chcą wykorzystać jego nazwisko, zresztą sam pomysł partii, prawda, o jego nazwisku, tak, dla swoich celów politycznych. Dlatego ja osobiście temu przedsięwzięciu długiego bytu nie wróżę, jeżeli byt ten nie osiągnie sukcesów politycznych i wyborczych i nie zaprowadzi przynajmniej kilku osób tam na ławy poselskie w Sejmie. I sądzę, że wtedy, jak się to nie stanie, to pan Janusz niestety zostanie sam. Cieszę się, że zostało to już powiedziane o długofalowej jakby polityce. I właśnie w tym kontekście chciałbym zadać jeszcze jedno już pytanie na zakończenie. Jaką przyszłość pan widzi dla Kongresu Nowej Prawicy? Jakie auspicjum dla Kongresu Nowej Prawicy pan by, powiedzmy, na dzień dzisiejszy jako politolog dał? Powiem szczerze, ja nie wierzę w szansę KNP startu samodzielnego w wyborach. Zresztą jakby no, ostatnie wybory prezydenckie pozwoliły policzyć, prawda, siły i myślę, że to był wynik taki, jaki KNP mniej więcej ma poparcie społecznego. W związku z czym KNP stoi przed dwoma możliwościami. Posiada potencjał ludzki i organizacyjny, pozwalający zarejestrować listy i prawdopodobnie we wszystkich okręgach wyborczych, czyli zebrać w ponad połowie, prawda, i mieć listę ogólnokrajową. Tyle, że KNP posiada strukturę zwartą i dobrze zorganizowaną, ale nie posiada szerokiej rzeszy wyborców. Bo ci, powiedzmy sobie brutalnie, odeszli z panem Januszem Korwin-Mikke i w związku z czym jest jakby skazane na pewną budowę środowiska,
bardziej w formie, myślę, stowarzyszenia niż partii zresztą, albo też przyłączenie się do, co ja osobiście uważam za sensowne, ruchu tworzonego przez Pawła Kukiza, traktując to jako pewnego rodzaju pociąg, którym jest Paweł Kukiz, pociąg, znaczy lokomotywa, której się udało przełamać istniejący establishment i z tym pociągiem podczepiają się pod tą lokomotywę różne wagoniki polityczne. Ja myślę, że KNP jak najbardziej jest w stanie się również podczepić i powiem w ten sposób. Myślę, że nie wiem, 5 mandatów poselskich dla KNP, takich rzeczywiście wziętych w tych wyborach, byłoby dla partii, która się cieszy 0,5% poparciem społecznym, dużym sukcesem. I myślę, że KNP do tego powinno dążyć. Oczywiście, jeżeli by się okazało, że się nie dogada, no to wtedy nie ma innego wyjścia niż wystawić własną listę, no, która wielkiego sukcesu nie weźmie, no ale wtedy jak już partia nie może nie wystawić własnej listy. Wtedy. Tak, jeżeli jej kandydaci nie startują z innych list, w takiej sytuacji jest jakby skazana na to, że taką listę by musiała wystawić, ale to byłoby nieszczęście, zresztą nie tylko moim zdaniem dla KNP, również dla ruchu Pawła Kukiza, dlatego że pomijając to, że nie ma on tam jakby zwartej doktryny, wizji, niczego, to moim zdaniem ja mam pewne wątpliwości, czy jest w stanie również organizacyjnie przeprowadzić te wybory, dlatego że inaczej się głosuje na jedną osobę i prowadzi kampanię, a inaczej jak trzeba zebrać 460 kandydatów, zebrać podpisy w 20 paru okręgach, przynajmniej żeby zarejestrować listę ogólnokrajową, osobiście wątpię, czy Paweł Kukiz takie kadry posiada. Znaczy ma liczną rzeszę zwolenników, tylko to jest taka magma niezorganizowana i można mieć dużą magmę i nic z tego nie ulepić. I myślę, że Pawłowi Kukizowi to grozi. Pytanie jest inne, czy on sobie z tego zdaje sprawę, bo moim zdaniem jest na tyle politycznie nowy i niedoświadczony, że może tego nie wiedzieć i nie rozróżniać wyborów prezydenckich od wyborów parlamentarnych. Znaczy ja mu życzę, żeby rozróżnił i żeby do tych, zresztą powiem tak, dla obydwu myślę sił, to znaczy dla Pawła Kukiza i dla KNP jest to sojusz jak najbardziej korzystny i tak jako politolog, racjonalnie rzecz oceniając, oczywiście polityka nie jest racjonalna, ale racjonalnie rzecz oceniając, obydwie strony powinny być tego typu sojuszem jak najbardziej zainteresowane. Czyli rozumiem, że symbioza jest jak najbardziej pożądana i polegałaby na tym, że Paweł Kukiz dałby twarz, energię, pewnego stopniu charyzmat, a Kongresowi Prawicy daje organizację, logistykę i zasób ludzki, prawda? Dobrze. Dziękuję Państwu Wielomskim serdecznie za przybycie. Dziękuję za udzielony wywiad. Państwu również dziękuję, a piknikowiczom życzę udanej zabawy.